Witajcie Gramowicze, dzień pierwszy targów za nami, więc należy się wam jakieś podsumowanie. Znowu nagrywam w pokoju hotelowym w trochę takiej dziwnej atmosferze, ale to dlatego, że po targach wracaliśmy po prostu oddzielnie i nie byliśmy w stanie zebrać się wcześniej. Ja dzisiaj miałem okazję między innymi pograć sobie w nowego Hitmana. No i przyznam szczerze, że te kilkadziesiąt minut rozgrywki, no przeszedłem w sumie misję, ona nie była zbyt długa, zbyt skomplikowana, trzy razy praktycznie na dobrą sprawę. Pierwsze przejście, taka próba przejścia na Rympał, no zakończyła się niepowodzeniem, ale to już w samej końcówce, co jednocześnie udowodniło, że da się w ten sposób cele misji zrealizować, czyli po prostu wpaść z giwerami i wszystkich wybić, no ale może się Hitmanowi skończyć amunicja. No Agent 47 nie nosi przy sobie plecaka z pestkami. Ale no, co najważniejsze, no, te kilka minut grania, kilkadziesiąt minut grania rozwiało moje wątpliwości, których miałem sporo po tych właśnie takich bombastycznych trailerach z zakonnicami w lateksie i tak dalej. Bałem się, że z tego z Hitmana zrobi się już typowa strzelanka, w której no, myślenie, kombinowanie, rozpoznanie tego typu rzeczy gdzieś zejdą na plan całkowicie trzeci. Okazało się, że nie. Za niemalże każdą rzecz, którą gdzieś tam zrobimy, kiedy zostaniemy zauważeni, cokolwiek podejrzanego, przejdziemy nawet w miejsce, które no, wydaje nam się, no, będzie nam się dawało, że wzbudzimy podejrzenia wchodząc tam, owszem, tak będzie, za to dostaniemy minusowe punkty i na pewno nie będziemy mieli już całkowicie czystego przejścia. Także gra nadal jest wymagająca pod tym względem. Więcej zresztą na ten temat możecie przeczytać w tekście, który jest na gramie. Widziałem dziś Assassin's Creed 3, który wygląda całkiem fajnie. Widzieliśmy głównie bitwy morskie, ale nie zmienia to faktu, że gra wygląda fajnie, zrobiła na mnie całkiem duże wrażenie. Podobała mi się, jej prawdopodobnie wyłożę na niej pieniądze, więc oczywiście dowiecie się na temat tej gry i innych gier z tekstów, które będę dzisiaj skrobał całą noc. Ale to inna sprawa. Oprócz Assassin's Creed 3, który wywarł na mnie pozytywne wrażenie, który przypomina poprzednie części serii, co jest fajne. Dwie gry na Vita, jedną fajną, jedną. No powiedzmy, że nie zrobiła na mnie zbyt dużego wrażenia, bo mnie pokaz trwał tylko 7 minut. To był najkrótszy pokaz chyba, na jakim byłem w całej mojej karierze. Więc zachęcam do rzucenia okiem na artykuł. Mam nadzieję, że pojawi się jeszcze dzisiaj, jeśli nie, to pewnie jutro rano. O grach na Vita, taki zbiorczy. Kolejna rzecz, na którą trafiłem, to była swego rodzaju ciekawostka. Ponieważ chodzi tutaj o opartego na czwartej edycji Dungeons and Dragons grze sieciowej MMO zatytułowanej Neverwinter. I przyznam szczerze, że jest to projekt, który poszedłem tam tak naprawdę bez żadnego przekonania i sama gra no, jest po prostu grą MMO opartą na kilku raptem skillach, bliżej jej do Diablo w tym momencie niż do jakichś tam rozbudowanych gier, gdzie musimy mieć 40 pasków z różnymi umiejętnościami. Ale kupiła mnie za to czymś zupełnie innym, mianowicie edytorem. Do gry online, gry MMO, będzie dołączony edytor, strasznie intuicyjny. Pokazano mi przez prawie godzinę, pokazywano mi po prostu jego działanie, co można z nim zrobić. Możemy zrobić wszystko, stworzyć każdą niemalże mapę, dowolnego questa, z liniami dialogowymi, z podziałem na kilka etapów, z kluczowymi przedmiotami, z konkretnymi bohaterami niezależnymi, którzy będą w odpowiednich miejscach, których możemy wziąć kilka wzorców, pozmieniać je, ewentualnie stworzyć niemalże od podstaw. Generalnie zapowiada się to bardzo fajnie. Przyznam szczerze, że jest to godny następca tego, co było w pierwszym właśnie Neverwinterze, przy którym straciłem kilka godzin, czyli właśnie tego prowadzenia sesji, montowania własnych sesji RPG-owych, prawda, w świecie gry. Wiadomo, nie sądzę, żeby ta gra zdobyła jakąś wielką popularność, ale dla ludzi grających właśnie RPG, lubiących tego typu klimaty, podejrzewam, że może być naprawdę fajna rzecz. Widziałem wtedy gry Capcomu. To jest Lost Planet 3, który ma najlepsze dialogi i najlepszą reżyserkę od wielu lat, a tego po Capcomie, który moim zdaniem średnie gry robi, się w ogóle nie spodziewałem, także fajnie, nie nudziłem się na Capcomie. Devil May Cry, który wygląda fajnie, gra się ekstra, znaczy ja osobiście nie grałem, ale musieliśmy oglądać cały pokaz, ale wygląda niesamowicie, walka wygląda satysfakcjonująco, ma to chrupnięcie. Główna postać przeszkadza, ale myślę, że można się przyzwyczaić, lub wyciszyć sobie głośniki. Kolejna gra to jest Remember Me, fajny koncept, gameplay wydaje się średni, ale Capcom wpadł na nowy pomysł pod koniec generacji, jako jedyny tak oryginalny pomysł, co jest fajną sprawą, brawo Capcom znowu. Remember Me i Resident Evil 6, który jest jak każdy inny Resident Evil, wydaje się może fajny, może kiedyś spróbuję, jak będę biedny i gra będzie za 10 zł. Poza tym też byłem na stoisku World of Tanks,
Bardzo, bardzo fajni ludzie pracują nad tą grą, bardzo weseli i bardzo luźni, co na tle takiego profesjonalnego, zimnego podejścia, bo wypadło bardzo fajnie, bo ci ludzie po prostu jarają się grą, którą robią. Po prostu są tak zakręceni na punkcie czołgów, samolotów, statków i tego, że robią grę na ich temat, że to po prostu no, przechodzi wszelkie pojęcie. Nie widziałem jeszcze, że nigdy chyba w życiu, żeby deweloper był tak zakręcony tym, na czym pracuje tak naprawdę od już nie wiem ilu lat, chyba 3 albo 4, jeśli nie więcej. The Last of Us, które prawda, nie widziałem zbyt wiele gameplay, głównie to był wywiad z aktorami, którzy brali udział w nagraniach, ale było całkiem fajne. Sam cinematic wygląda niesamowicie od strony graficznej, nic więcej o grze nie mogę powiedzieć, poza tym, że dialogi i scenariusz wydają się ekstra. Kosmiczna strzelanka oparta na licencji Iron Sky. No po prostu zauroczyło mnie to w pewien sposób, dlatego że no, ten film jest specyficzny, nie musi się wszystkim podobać oczywiście. Kwestie walorów artystycznych, fabularnych i tak dalej tutaj pomijamy, bo mówimy w tej chwili o grze i jedynie o licencji. Ale no, to, co mi się właśnie najbardziej spodobało, to to, że będzie to gra, która będzie na wszystkie platformy. Będzie to coś, czego dawno nie było, a już na pewno tego typu gier za wiele nie ma właśnie na platformach przenośnych, typu telefony komórkowe czy jakiekolwiek tablety, iPady, bo oczywiście będzie to zarówno na Androidzie, jak i będzie to działało na zabawkach z jabłuszkiem. Gra, która łączy w sobie taką klasyczną właśnie strzelankę, przypomina to wizualnie dość mocno, no, na przykład serię X, słynną no, w zasadzie ostatnią część X3. Plus do tego dochodzi kilka elementów strategicznych, ponieważ Ziemia jest przez cały czas najeżdżana, musimy wybierać cele, w międzyczasie dostajemy misje, będziemy mieli dostęp do praktycznie wszystkich statków, które tam się w filmie pojawiły i tak dalej. No, przyznam szczerze, że zaskoczony byłem tym, bo oczywiście nic wcześniej na ten temat nie mówiono, nic z Reality Pump się nie chwaliło tym projektem. A że takich gier tak naprawdę od dawna, takich prostych, zwykłych strzelanek, ja nie mówię tej właśnie o takich skomplikowanych rzeczach jak seria X, a rzeczy dużo prostszej, po prostu skupiające się przede wszystkim właśnie na walce, na jakichś decyzjach takich typowo właśnie strategicznych, z ekonomią niemalże pomijalną. Dawno czegoś takiego nie było i to też była rzecz, która była dla mnie swego rodzaju miłym zaskoczeniem. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Gra powstaje dość szybko, no i powinna już na jesieni tego roku się ukazać. I ostatnią grą, jaką widziałem, to był Sly Cooper Thieves in Time, który wygląda identycznie jak poprzedniej części. Także jeśli lubiliście klasyczne platformówki, które nie są skomplikowane i były na PlayStation 2 kiedyś, to jest gra absolutnie dla was, bo to jest dokładnie to, co było kiedyś bez żadnej komplikacji. W każdym razie no, dzisiaj mieliśmy taki dzień, gdzie wiele rzeczy nie wypaliło, bo bardzo nam się pomieszały pokazy. Tam jednych nie było, inne nam przesunięto. Przez to trochę byliśmy mało aktywni, ale jutro już uderzymy z wywiadami, filmami i tak dalej. Nie powinniście być naprawdę zadowoleni. Musiałem szybko mówić. Dziękuję za uwagę. Bo więcej materiałów zapraszam do sekcji gamescom.gram.pl.